You don't have any friends. Nobody likes you. Ochłonęliście już po pierwszym sezonie Pierścieni Władzy? My trochę tak i mieliśmy czasu już, żeby na spokojnie to wszystko przeanalizować i jeszcze raz przemyśleć. Znaczy wiesz, jakby moje oczekiwania się jeszcze nie rozpaliły nawet podczas tego serialu, to nie miało co gasnąć, więc... Niemniej, im dalej jakby w las, im więcej minęło czasu od zakończenia, od finałowego odcinka Pierścieni Władzy, tego pierwszego sezonu, tym bardziej widać skalę porażki tego projektu. Jesteście zainteresowani? Zapraszamy. Pierścienie Władzy wracają. To może zacznijmy od tego, że pierwszy sezon to jest koszt 700 milionów dolarów i to jest może coś... Takie zadać pytanie. Jeżeli mielibyście 700 milionów, to co byście zrobili? Na pewno nie sezon Rings of Power, nie? No, można to było wydać na 1000 różnych po prostu lepszych sposobów i no, spożytkować dokładnie. Na jakieś fajne CGI, ambitne cele, bo ten cel miał być ambitny w założeniu. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? No ale jak się okazało, no niekoniecznie. I ja bym w ogóle wrócił trochę jakby... przeszłość, do momentu, kiedy jeszcze nie było tego pierwszego sezonu i u nas, na innych kanałach też pojawiały się już krytyczne uwagi, krytyczne filmy. I ludzie mówili, o czemu krytykujecie serial, przecież jeszcze nawet nie wyszedł, prawda? Po pierwsze, nie krytykowaliśmy serialu, tylko wszystko to, co się działo dookoła. I po drugie, niestety, bo ja bym chciał, żeby to było naprawdę dobre, mieliśmy rację. Znaczy wszystkie te obawy z wszystkich tych filmów przed serialem, no niestety się potwierdziły. Czego właśnie tak jak mówisz, nie chcielibyśmy, a no wyszło. To nie jest tak, że my teraz triumfujemy i że to jest wszystko po naszej myśli, bo jeżeli my byśmy się pomylili w naszych twierdzeniach, to byłoby jak najlepiej i najkorzystniej, bo wtedy byłby świetny serial. No, że aż tak daleko nie idę, powiedzmy. Ja to patrzę z perspektywy fana, tam może nawet trochę badacza tego świata Tolkiena, bo mnie to fascynowało od zawsze, odkąd się zacząłem popkulturą, fantastyką interesować, zresztą ty też przecież. Więc no, jakby patrząc przez ten pryzmat, okej, wiadomo, że chcieliśmy dostać fajną rzecz i kiedy Pierścienie Władzy były zapowiadane, w ogóle takie pierwsze zapowiedzi, no to było jaranko, że wow, nie, prawda, super, będziemy, że dostaniemy dobrą rzecz. No tymczasem te wszystkie miesiące, które poprzedzały wypuszczenie pierwszych dwóch odcinków, no gdzieś nas przygotowywały do tego wszystkiego, co finalnie dostaliśmy. This is your fault. You limey fuck! Shit the money bed, my friend. Tak, mówisz, mieliśmy taką jakby na początku fajną podbudowę, że oni nawet mega się starali w samym jakby takim teaserze samego napisu. Wszystko to zrobili ręcznie, nie było tego CGI, tylko wszystko było tak starannie przygotowane, więc można było mieć nadzieję, że się przyłożą, ale tak jak mówisz, że z każdym miesiącem dostawaliśmy takiego liścia w twarz. Sorry, man. I jakby szliśmy w tym kierunku, że będzie coraz gorzej, bo odchodzili ci ludzie, którzy się na tym znali wokół tego serialu. No i dostawaliśmy coraz więcej szczegółów a propos wątkowych, więc mogliśmy trochę się obawiać. Dla mnie to jest o tyle zaskakujące, że Amazon udowodnił w niektórych projektach, choćby takim sztandarowym jest The Boys, który lubimy i którym się jaraliśmy, którym się dalej jaramy. I będziemy się jarać. I który został zrealizowany naprawdę fajnie, bo jeśli patrząc tak na The Boys w warstwie serialowej, to moim zdaniem jest to dużo lepsze niż warstwa komiksowa, ale to jakby jest temat na inną dyskusję. Ale to pokazuje, że tam jednak potrafią robić seriale, jeśli dostaną ten projekt odpowiedni ludzie. No prawda? Właśnie, tak jak mówię, odpowiedni ludzie, a tu byli odpowiedni ludzie, tylko że gdzieś w połowie jakby tego projektu nie było już im po drodze. Nie, Peter Jackson został olany przez Amazon. What? No tak, ale ci wszyscy znawcy Tolkienowscy też tak, zostali potem wyrzuceni, bo jakby chcieli, żeby to było bardziej w kanonie wszystko, bardziej pod widzów, a nie według ich trochę takiego widzimisię. Ja ci powiem, co mnie z biegiem czasu coraz bardziej wkurzało, bo jak już serial wyszedł i te wszystkie takie, tak jak mówiłeś, że co odcinek dostawaliśmy liścia, było takie, wiecie, igranie z widzami, takie podważanie w ogóle jakiejkolwiek inteligencji,
No i po prostu to był bardzo słaby serial. No umówmy się, tam były momenty, ale to w ogóle nie mogło przyćmić tego, że jako całościowy projekt to było beznadziejne. Ale to, co mnie bardziej wkurzało niż to, że to było beznadziejne, to zachowanie tych wszystkich ludzi, którzy przy tym projekcie pracowali, którzy... Nie, 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 to jest bardzo dobra rzecz, wy się nie znacie. Nie, nie, to jest okej, okay, wy jesteście rasistami, bo to powinno być tak i tak. Tolkien się w ogóle nie zna, my lepiej wiemy, jak to ta historia powinna zostać napisana. I jakby ta postawa taka mega roszczeniowo... nie wiem, jak to nazwać, ale taka, że byli po prostu cały czas w kontrze do widzów, którzy... Byli bardzo aroganccy i... bardzo pewni siebie, więc... Mi się to od razu kojarzy analogia do naszego selekcjonera Czesława Michniewicza reprezentacji Polski, który absolutnie nie jest w stanie przyjąć jakiejkolwiek krytyki. Byłeś, widziałeś, co ja mam tutaj opowiadać więcej, coś ze mnie durnia zrobić. Bo zaraz to bierze jako apersonalny atak i trochę było tak samo w przypadku Pierścieni Władzy, mi się wydaje. Ale dobrze, no to krytykować każdy może, więc ktoś się z tym nie musi zgadzać, ale jeżeli oni byli pewni tacy przed wypuszczeniem tego serialu, że to będzie hit, że wszyscy jeszcze odszczekamy te słowa, no to gdzieś to się nie potwierdziło. I teraz można powiedzieć, czy na jakiej oni podstawie mieli taką pewność, że to będzie wielki hit? Nie wiem, na jakiej podstawie. No, uważali, że zrobili dobre dzieło, co wcale nie... Bo coś mi się wydaje, że wszyscy ci twórcy czy wokół Amazona, oni żyją w takiej swojej bańce. Nie dopuszczają ludzi, którzy będą ich krytykować. Dlatego też chyba większość musiała odejść z tego projektu, bo gdzieś z tyłu tam oni krytykowali już. O tym mieliśmy film nawet na kanale, że Tom Shippey jakby musiał odejść z tego projektu, bo zaczął wytykać. To oczywiście było na podstawie różnych doniesień. De facto sam Shippey jakby się do tego nie odniósł. Ale patrząc na to, co się działo z tym projektem, to ja po prostu jestem w stanie uwierzyć, że dokładnie tak było. Bo gdyby nad tym faktycznie czuwał jakikolwiek Tolkienista, ale Tolkienista, nie tam jakiś, nie ta banda tych freaków, których wzięli na tę wycieczkę gdzieś tam na wyspy. Every time I was like, okay, take a breath, something new would happen, and it was... It's Middle Earth, there's never peace, right? If, like, Sauron is hot, I feel like people would be like, I can fix him. Kazali im parę odcinków i oni potem, o, super, nie? Jaka różnorodność, ekstra, prawda? Sauron, jakby był ten, to ja bym podbijał, prawda? Ja tego nie mogłem pojąć, prawda? Bo wydaje się, że bierzesz Tolkiena na warsztat, to masz niemal samograja, prawda? I jakby na tej podstawie mogli faktycznie wyciągać takie wnioski, że to będzie fajne. Problem w tym, co oni z tym Tolkienem zrobili. No, poszli jakby swoją drogą, w ogóle się praktycznie no, pogubili gdzieś w połowie tego wszystkiego, bo przypomnę, że my już chyba w naszych tutaj przewidywaniach aktorsko-postaciowych wiedzieliśmy, kto kim będzie. I to było zbyt proste, a jak się okazało, to było tak, jak powiedzieliśmy, że Halbrand, który był tym nieznajomym, on będzie tym Sauronem, a ten drugi nieznajomy, który tam spadł, to będzie Gandalf. Chociaż jeszcze nie jest to powiedziane wprost, że ten Gandalf, ten nieznajomy, który poszedł szukać jakby tych dalej odpowiedzi, do Run tam poszedł, to nie, to jest Gandalf. Ale po tych wypowiedziach jego można już wnioskować, że jednak tak, to jest takie bardzo prostolinijne przedstawianie nam postaci, których jeszcze teoretycznie nie znamy. Nie, aż mi się nie chce wracać do tych wszystkich takich bardzo leniwo-pisarskich, fabularnych rozwiązań. Ja się zastanawiam faktycznie, jak teraz to musi tam być pieczenie pewnej części ciała w Amazonie po tym, co jakby, co działo się już w trakcie sezonu, gdzie de facto już raz, że dużo lepsze recenzje zbierał Ród Smoka. A więc taka konkurencyjna, równoległa produkcja, który był po prostu 5 klas lepszy. I jak tuż po zakończeniu, czyli tuż po finałowym odcinku, produkcja za 700 milionów, która miała po prostu przewrócić stolik, która miała być absolutnie jakąś rewolucją w świecie popkultury, seriali małego ekranu i tak dalej, jak zaczęła jej oglądalność lecieć na ryj, bo są badania Nielsena pokazujące tydzień do tygodnia od zakończenia serialu, jak po prostu Pierścienie Władzy się rozpływają w czeluści. Ale nie mówimy o serialu jakimś tam, typu kolejna pozycja do zapchania biblioteki Netflixa, no tylko tak. Mówimy o rzeczy, która miała być naprawdę duża. Czy to miał być ten flagowiec na lata Amazona obok właśnie The Boys? Na pewno jest głośno o tym serialu, w sensie w negatywnym znaczeniu.
Też trochę poczytałem a propos tego drugiego, że oni teraz się strasznie takimi ratują wypowiedziami, że a ten drugi sezon będzie bardziej taki w kanonie, że bardziej zadowoli tych fanów, ale to samo oni przecież mówili przy a propos pierwszym sezonie i nic się z tego nie potwierdziło, żadnego chyba fana takiego nie zadowoliło to. Oczywiście, no ktoś może być, bo jest super serial, mi się podobał, okej. Okay. Tak, a potem wychodzą aktorzy, na przykład Ismail Cordova-Cruz, który grał Aaron Deera w całym serialu i on uważa, nie, jednak więcej różnorodności, bo to jest droga do sukcesu. What the fuck did I just hear? W sensie, to pokazuje w ogóle tak niezrozumienie tematu, niezrozumienie tego, do czego odnoszą się ludzie, którzy krytykują. Bo to nie jest tak, że ten serial potrzebuje więcej dywersyfikacji, więcej, nie wiem, czarnoskórych postaci. Potrzebuje tego, żeby pracować na Tolkienie. Ale to jest tak samo, jakbyś powiedział o Wiedźminie. No, masz gotowy po prostu produkt, tylko go zreżyserować, wypuścić i zbijać na tym jakieś opinie dobre i kasę. Ale nie, oni po prostu muszą gdzieś czegoś więcej szukać. No i to czegoś więcej to jest coś, czego jest już za dużo. To widać na przykład nie tylko w tym, jak ludzie komentują, nagrywając swoje filmy, recenzje, ale także w komentarzach po prostu pod filmami, że doszliśmy do pewnej granicy. Do pewnej granicy, kiedy to, co ta dywersyfikacja, ta różnorodność, to co było tak bardzo, bardzo wplatane i był na to nacisk położony, tak widać, że tego jest po prostu już za dużo. Coś mi się wydaje, że to rasiści. Jacy rasiści? Jesteśmy zupełnie normalni, jak wszyscy Polacy. Szczególnie w tak dużej produkcji, prawda? Gdzie nie można mówić, że tam nie ma różnorodności. No jest jej od groma, prawda? Więc jaka mądra głowa wymyśliłaby to, że jednak drugi sezon osiągnie większy sukces, jeśli to diversity będzie jeszcze większe? Czy ten drugi sezon to jedynie może ratować tą sytuację, ale to raczej też wątpię. Z tego względu, że duża część rzeczy nie wróci do tego serialu. Po prostu jest tak zniesmaczona tym pierwszym sezonem, że nie wiem. Już nie wraca, nie? Już nie wraca. No. Czy na przykład miałeś w ostatnich tygodniach czy miesiącach, no bo już trochę minęło, miałeś takie poczucie, że chciałbyś sobie zrobić rewatch albo obejrzeć jakiś jeden fajny odcinek? Bo na przykład z Gry o Tron ja mam tak, że co jakiś czas lubię sobie puścić jakiś fajny odcinek, mimo że minęło już naprawdę bardzo dużo czasu. Tak, a czy a propos Rings of Power, to nie, ale może też... Nie, nawet nie dlatego, że było mega dużo seriali w międzyczasie, tylko po prostu no nie miałem chęci tego oglądać. No i to jest moim zdaniem to, o czym mówiłem przed chwilą też, że jakby serial się rozpłynął, w sensie mało się o nim mówi, już na pewno nie w jakimś pozytywnym świetle, mało ten serial ludzi już ogląda, co jest w ogóle porażką finansowo-wizerunkową tak dużego projektu. I jeśli są jakieś zmianki o Rings of Power, to głównie przez jakieś kolejne dziwne wypowiedzi ludzi związanych z nim. Czy wiesz, to jest jedna sprawa, a druga jest taka, że ten serial nie wykreował póki co żadnej charakterystycznej postaci, żadnej epickiej sceny. No, jest za to głupich dużo. Tak, ale no to dla głupich scen nie będę do czegoś wracał, bo już będę jeszcze głupszy. I hitem, hitem niewątpliwym jest to, że główna bohaterka była tą osobą, który akurat nie dało się polubić. To jest hit naprawdę taki, że widać, że jakby nikt mądry, nikt odpowiedzialny, nikt znający rynek w ogóle nad tym nie przysiadł. Czy główny bohater to będzie taki, którego ludzie zdołają polubić? Jakby trochę przysłonili mi, czy powstanie w ogóle Mordoru, więc trochę mi jakby ten obraz taki się zrobił gorszy tego wszystkiego, bo to zawsze było takie epickie w trylogii Władcy Pierścieni, że ten Mordor, wszystko takie potężne. A tutaj puścili jakąś kanalizacją wodę, do góry podeszło, ten wulkan wybuchł. Oczywiście 90% przeżyło ten wybuch, co nie powinno tego, co nie powinno się tak stać, no ale też pomijając. No i nagle mamy dopiskę, tutaj jest Mordor i koniec. No. Sama ta sekwencja to jest moim zdaniem jedna z najgłupszych rzeczy, jakie kiedykolwiek wyszły, nie wiem, w popkulturze, w historii seriali, telewizji, kina i w ogóle. I to jest tak złe, że po prostu, nie wiem, ludzie, którzy potem gdzieś będą pracować, zaczynać swoją przygodę z branżą, to powinni dostać to jako coś, czego nie wolno absolutnie robić. W sensie Amazon jako uniwersytet głupich kroków, nie? Ale też czytając właśnie a propos tego drugiego sezonu, że tam jest strasznie dużo wypowiedzi, że oni będą chcieli jak najszybciej, bo wiemy, że już w trakcie pierwszego sezonu oni byli już w studiu kręcąc drugi sezon.
że oni będą chcieli to jak najszybciej wypuścić, więc chyba się niczego nie nauczyli, bo jeżeli chcą na szybko zrobić coś na kolanie, no to znaczy, że to nie będzie też dobre, bo... Znaczy, są jakby dwie ścieżki, albo będą czekać i będą robić to, nie wiem, 2 lata i większość ludzi zapomni o tym, ale zapomni też o tym, jakie to było złe, albo będą właśnie chcieli utrzymać jakiekolwiek minimalne zainteresowanie tym serialem, żeby on faktycznie w czeluści gdzieś tam już nie popadł i wypuścić ten drugi. No, nie mają... Oba rozwiązania są kiepskie. Plany na 5 sezonów, no to ciężko będzie, żeby to... No, plany mogą mieć na 5 sezonów, tylko zobacz sobie, ile seriali ma jakieś plany, a jest kasowanych przez platformy. No tak, tylko że tutaj poszła już taka kasa, że nawet jeżeli teraz mają jakieś straty, to będą chcieli to jakoś odrobić. W jakikolwiek sposób, no nie wiem, czy im się uda, no ale... Tak delikatnie to ująłeś, jakieś straty, 700 milionów. Plus miliard, licząc już jakby podbudowę pod drugi sezon. No i plus ta promocja tego, to nie wiem, każdy chyba serial chciałby mieć taką promocję jak Rings of Power. Bo... No nie wiem, ja bym chciał na przykład kupić sobie Popa i nie mogę dalej. Jedyne co mogę, to kupić sobie batonik z Galadrielą, który gdzieś tam jeszcze zalega w żabkach. A to też pokazuje, że nie zadbali o ten brand cały, bo wiemy, że na przykład z House of the Dragon mamy już te wszystkie różne figurki, pewnie wyjdą niedługo jakieś kolejne. A tutaj nic, chociaż z drugiej strony chciałbyś mieć Popa z Galadrielą z tego serialu, bo ja chyba nie. No ale na przykład z Durinem zastanowiłbym się, nie? Jakby był fajnie wykonany, coś a la Gimli z Władcy, to może bym pomyślał, ale to właśnie pokazuje to, że jakby poziom słabości to jest na każdym możliwym levelu, prawda? Sorry, man. Od tego zadbania o odpowiedni merch, o to, że nie było odpowiednich ludzi przy tym projekcie, o to, że wygadowano tysiące różnych bzdur przed premierą, co już jakby zrobiło taki negatywny wydźwięk, wizerunek, zanim się jeszcze zaczęło i trochę ludzi też już zniechęciło i oni podchodzili do tego serialu już z taką lekką nutką niedowierzania, niepewności, negatywnych emocji, no a potem jakby to wszystko jakby się potwierdziło już w ciągu samego serialu. Nie wiem, czy po prostu ten temat dla nich był zbyt duży i nie udźwignęli tego jako cała ta firma Amazon. Bo faktycznie, no, temat Władcy Pierścieni to jest coś, co jest jedna z tych postaw fantastyki. I brać się za coś takiego, nie mając kompletnie pojęcia o całym tym kanonie, o tym wszystkim, wyrzucając wszystkich ludzi, no to się naprawdę wrzucili wtedy na głęboką wodę i to jest właśnie efekt tego, co zrobili. Ja się z jednej strony boję, bo jakby wypowiedzi ludzi, którzy są z projektem związani, stanowią o tym, że to tak naprawdę w ogóle jest rozpęd do brania na warsztat całego uniwersum Tolkienowskiego, a z drugiej strony się cieszę, bo jeśli oni będą tak amatorsko to robić, to po prostu no, dla nas to są kolejne materiały do zrobienia, więc z tego punktu widzenia spoko. A z trzeciej strony jest mi smutno, bo to jest świat, który kocham. No i to są takie mieszane po prostu. No ale odczucia. To tym bardziej, jeżeli to jest ten nasz świat, który tam kochamy, uwielbiamy, to trzeba zabrać głos, nawet ten krytyczny, bo tak. Nie można przejść obok tego. Robicie dziadostwo. Jeffie Bezosie. No. Zebraliśmy się na takie podsumowanie po dłuższym czasie tego. Ja nawet myślałem, że może to się zmieni, może jakoś spojrzę inaczej. Zrobiliśmy sobie taką lekką przerwę od Rings of Power. Ale nie zmienia się nic, bo co jakiś czas wypływają kolejne bzdury, bzdurki, które zresztą też w jakimś kolejnym materiale sobie dokładniej omówimy. No a to były takie impresje chłodno-gorące. Krzysztof wrócił po dłuższej przerwie, nie wiem czy tak, go poznaliście. Tak, dokładnie, więc teraz pojawia się częściej znowu, więc... No, koniec roku będzie też oczywiście w naszym wykonaniu intensywny, jak właściwie końcówka każdego roku, ale ten rok był w ogóle wyjątkowy. Jeśli chodzi o natężenie materiałów i też waszą aktywność, więc super. A też już powoli się szykujemy do jakiegoś podsumowania właśnie całego roku. Dokładnie. I filmowo można kilka porek wyłowić, ale serialowo to już zdecydowanie to był jeden z lepszych roków. A jeszcze się ten rok nie kończy, więc na pewno wypłynie kilka fajnych rzeczy. No a teraz już nie przeciągamy. Tyle od nas. Piszcie, jak wy już z perspektywy tych kilku miesięcy, tygodni... Czy ktoś zrobił sobie rewatch już? Oceniacie Rings of Power, czy macie jakieś tam oczekiwania poza takimi, wiecie, minimum z podłogi, jeśli chodzi o drugi sezon. No a my się już teraz żegnamy. Byli z wami Krzychu, Grzegorz. Cześć. Trzymajcie do zobaczenia się. W kolejnych materiałach.